obchodzi mnie, co sądzisz, Michael. To moja decyzja. Wiem, że cierpisz, Rebeko. Nie pozwól jednak, by twój smutek naraził dziecko. Mogę w czymś pomóc? Być może ty przemówisz jej do rozumu. Nie chcę słuchać twoich wykładów, Michael. Nie poddam się żadnemu leczeniu. Moja bratowa jest w ciąży i odmawia genowej terapii wewnątrzmacicznej. Wydawało mi się, że terapia genowa jest powszechna. Mój mąż, Jacob, zmarł kilka miesięcy temu z powodu rzadko spotykanej choroby serca. Jest szansa, że u dziecka pojawi się podobny problem. Ale rutynowa terapia genowa może to wykluczyć. Zbyt duże ryzyko, Michael. Ekstranecie napisali, że terapia może zrobić mu krzywdę. Jest mniej niebezpieczna niż genetyczne usprawnienia wojskowych. Jakie są szanse, że terapia genowa zaszkodzi dziecku? 1 na 300 w najgorszym przypadku. Artykuły w ekstranecie podają, że mogą wystąpić długofalowe komplikacje. A co jeśli moje dziecko jest w tym 1 z 300? Nie chcę całe życie myśleć, czy to ja... że to ja zabiłam swoje dziecko. Jakie są szanse, że u dziecka wystąpią powikłania? Zdaniem lekarzy 1 na 50. Wcześniej zdiagnozowaną chorobę można będzie jednak wyleczyć. Te sposoby nie dorównują skuteczności terapii genowej. To dziecko Rebeki, Michael. Powinieneś uszanować jej decyzję. Cholera, ona nie wybiera. Jest zaślepiona. Oczywiście, że tak. Ty też. Kłótnia nie przywróci życia twemu bratu. Co? Staram się o to, co najlepsze dla dziecka. Boisz się, że utracisz dziecko, tak jak straciłeś brata. To dziecko jest wszystkim, co mój brat... wszystkim, co po nim pozostało. Muszę zadbać o jego bezpieczeństwo. Jest wszystkim, co mi po nim pozostało, Michael. Ja tylko chcę, by dziecko Jacoba było bezpieczne. Jestem mu to winien. Będzie dobrze. Obiecuję. Dziękuję za rozmowę. Bardzo to doceniam.